Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Sancik jestem twórcą blogu Subiektywnie o finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lotować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na subiektywnie o finansach. Zapraszam! Dzień dobry! Przy mikrofonie Maciek Bednarek. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj odcinek specjalny podcast nadajemy z centrali Nest Banku. A tematem naszej rozmowy będzie o pewnie pomyślicie, sztucznej inteligencji. No i się nie mylicie, dyskusja o sztucznej inteligencji, o jej wdrażaniu w różnych dziedzinach naszego życia już wychodzi niemalże z lodówek. Natomiast dzisiaj jest bardzo dobry pretekst, ponieważ mówimy o nowości w kontekście sztucznej inteligencji, ponieważ proszę Państwa w Polsce ona zawitała pod bankowe strzechy. Nest Bank jest pierwszym bankiem w Polsce, który wdraża na razie pilotażowo sztuczną inteligencję. O tym w jaki sposób ona może pomóc nam klientom, w jaki sposób może usprawnić obsługę, co nam może dać dodatkowo, jakie, jakie, jakie korzyści możemy z niej czerpać, czy to jest bezpieczne. Moim gościem jest Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes Nest Banku. Dzień dobry. Dzień dobry. I Pan Łukasz Gajewski, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej i Relacji z Klientami. Dzień dobry. Pan Łukasz bezpośrednio nadzorował pracę nad wdrożeniem sztucznej inteligencji w banku, a ta rzecz nazywa się N-Assistent. Co to takiego? N-Assistent to wirtualny asystent klienta Nestbanku, dostępny z poziomu aplikacji mobilnej, jest to asystent, który pozwala na uzyskanie informacji o ofercie banku. Może rozmawiać o historii operacji klienta, podpowie, jak spiąć budżet do końca miesiąca, zrobi analizę wydatków, ale także pomoże rozwiązać sprawę w taki sposób, że przekieruje na stronę internetową, powie, gdzie uzyskać informacji na pytania. No dobrze, ale zacznijmy od tego, czym to się różni od tak zwanych chatbotów, takich wirtualnych doradców, które już w bankach no są, są z nami od, od, od wielu lat. Trzeba powiedzieć, że nasze rozwiązanie to jest wirtualny asystent, który jest zasilony dodatkowo sztuczną inteligencją z prawdziwego zdarzenia. Po pierwsze, bazuje na generatywnej sztucznej inteligencji, bazuje na dużym modelu językowym GPT-4, dostępny jest w ramach Microsoft Azure OpenAI. W związku z tym, asystent pozwala na swobodną rozmowę w języku naturalnym klienta. Nie ma żadnego Problemu z koniecznością dostosowania się do niego. Czyli każdy z nas na pewno ma doświadczenia dzwoniąc do różnych instytucji, gdzie są na przykład voiceboty, bądź komunikując się bezpośrednio właśnie z takimi czatami wbudowanymi w różne usługi, czy też na stronach. One bardzo często są przygotowywane w taki sposób, że trzeba bardzo precyzyjnie zadać pytanie. Trzeba uważać na to, jak takie pytanie się konstruuje. W przypadku naszego asystenta jest to. Rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji, w związku z tym rozumie w pełni naturalne słowa, naturalny język. Dyskusja jest prowadzona w taki sposób, jakbyśmy my rozmawiali. Co ważne, w przypadku naszego asystenta klienci dostają również możliwość uzyskania precyzyjnej informacji o historii wydatków, czyli mogą nie tylko uzyskać informacje o tym, gdzie wydali, to, co jest na przykład zwyczajowo standardowe w przypadku prostych botów, typu powiedz mi, ile wydałem w ostatnim miesiącu, albo powiedz mi, ile wydałem w sklepie. To są rzeczy, które, które znaliśmy. Dzisiaj natomiast możemy rozmawiać o tempie wydatków, możemy rozmawiać o miejscach. Odnosząc się również do czasu, więc, więc to są rzeczy, które, które są nowością i które zdecydowanie poprawiają doświadczenie klientów. Czyli sztuczna inteligencja zna naszą historię rachunku i na tej podstawie tak potrafi dokonać analizy tego, co robiliśmy bardzo precyzyjnie, gdzie co kupiliśmy, w którym miejscu, ale też potrafi nam zaplanować przyszłość. To jest taki doradca finansowy. E nie jest to doradca finansowy, natomiast jest to zdecydowanie wsparcie klienta. Co ważne, asystent rozumie historię operacji. Po drugie, potrafi bardzo precyzyjnie odnosić się do czasem abstrakcyjnych nawet pojęć, takich jak na przykład, czy stać, czy stać mnie będzie na wakacje, albo czy w wakacje będę mógł wydać jakąś kwotę. To jest ważne w kontekście tego, że on potrafi, Zrozumieć, kiedy są miesiące wakacyjne, będzie potrafił zrozumieć, jakie są, jest jakie są nasze tempo wydatków, wie, ile jakie mamy miesięczne wpływy, i na tej podstawie doradzi nam na przykład zmniejszenie wydatków i zwiększenie oszczędności, tak aby na przykład w wakacje móc taki planowany jakiś wydatek ponieść. Ale to jest dopiero początek, tak? bo nie można jeszcze poprosić N asystenta o to, żeby zrobił za nas przelew. Tak, wdrożyliśmy już asystenta. Jest to faza MVP. W tej fazie asystent rozumie historię operacji, potrafi rozmawiać o ofercie banku. Natomiast cały czas nad nim pracujemy. Planujemy rozwój w następnym etapie w okolicy wakacji. Wówczas rozszerzymy dostęp do asystenta dla użytkowników iOS, również... również Okej, okay, on, on na tę chwilę jest dostępny dla użytkowników... Tak, na tę ta chwilę, chwilę jest dostępny na Androidzie i, i również zawężamy tą funkcjonalność dla klienta indywidualnego, więc... W w połowie, mniej więcej w wakacje, udostępnimy rozwiązanie to również dla klientów firmowych, ale także rozszerzymy platformę o iOS. Planujemy również wprowadzić taką modyfikację, jak rozpoznawanie głosu, tak aby użytkownicy mogli się komunikować bezpośrednio z asystentem swoim językiem naturalnym, przy użyciu, przy użyciu aparatu mowy. I to jest faza taka druga, którą my nazywamy sobie Feature Pack, pierwszy. To jest faza przypadająca na wakacje. Natomiast to, o czym wspomniałeś, czyli automatyzację, możliwość zlecenia przelewu, złożenia jakichś dyspozycji, to są rzeczy, które planujemy do końca tego roku. Chcemy udostępnić to narzędzie w taki sposób, aby było jak najlepiej przygotowane. Jak najbezpieczniejsze, w związku z tym każda, każda taka automatyzacja musi być przez nas precyzyjnie dopracowana. No właśnie, wspomniałeś o bezpieczeństwie. To jest chyba bardzo kluczowe w przypadku korzystania ze sztucznej inteligencji, w przypadku banku. Wasz asystent działa jak gdyby na silniku GPT-4. Od razu się pojawia pytanie, czy informacje, które on ma o mnie jako o kliencie banku, tak, czy one się nie dostaną gdzieś na zewnątrz. Spełniamy wszystkie regulacje zarówno związane z ochroną danych, jak i regulacje bankowe. Dane nie wychodzą poza, poza bank, poza infrastrukturę IT banku. W tym sensie też model językowy, my wykorzystujemy model językowy, natomiast w żaden sposób go nie wzbogacamy i nie uczymy. Jest to wykorzystanie, albo taki applied science, tak, czyli wykorzystanie nauki, natomiast w żaden sposób nie uczymy modelu, w szczególności nie uczymy modelu na danych naszych klientów. Ciekawi mnie ten, ta kolejna faza, czyli no właśnie robienie przelewu. Powiedziałeś, Łukasz, o tym, że będzie też ta wersja głosowa, czyli co, będę mógł powiedzieć, że proszę, zrób przelew na, na rachunek taki, albo nie wiem, prześlij na rachunek mojej żony ileś tam pieniędzy. Jak to będzie wyglądało? Też pytam pod kątem bezpieczeństwa. Będziemy chcieli się poruszać w obszarze historii transakcji oraz odbiorców zaufanych. Więc jeżeli będziesz miał dodaną swoją żonę jako odbiorcę zaufanego, to wówczas tak, możesz powiedzieć do asystenta, hej, przelej mojej żonie 100 złotych na przykład. Natomiast jeżeli będziesz chciał zlecić transakcję w oparciu o historię operacji, na przykład mogli, mogliśmy wczoraj razem podróżować na przykład taksówką, ja chciałbym Ci oddać 50% tego, co, co Ty zapłaciłeś, w związku z tym mogę powiedzieć, przeleję Maćkowi 50 zł. Wówczas taka kwota zostanie pokazana klientowi i następnie zostanie przygotowany taki widget do akceptacji wykonania transakcji. Więc asystent sam z siebie nie będzie wykonywał żadnych transakcji na zlecenie klienta, on będzie przygotowywał, Formatki, przygotowywał wszystkie wnioski, które następnie klient będzie autoryzował. I tutaj wykorzystamy oczywiście autoryzację biometryczną, czyli w przypadku Androida, głównie to jest cały czas odcisk palca. W przypadku iOS-a znakomita większość urządzeń dzisiaj wspiera Face ID, w związku z tym będzie to akceptacja biometryczna poprzez, poprzez skan twarzy. Okej, okay, czyli jak gdyby będzie przyspieszona ta cała procedura, tak? On jakby przygotuje mi dokument tak po prostu do autoryzacji, nie muszę wklepywać danych, wyszukiwać odbiorcą, on sam mi to po prostu zrobi, natomiast te wszystkie zabezpieczenia, dwuetapowa autoryzacja, to będzie, to będzie zachowane. Jak najbardziej. Traktujemy to jako duże uproszczenie dla ciebie i dla każdego klienta, a nie jako, jako coś, co może potencjalnie dodatkowe jakieś ryzyka rodzić. W związku z tym, ty na koniec akceptujesz każdą transakcję, asystent nic bez ciebie nie zrobi. Czy E-Asystent będzie dostępny tylko w aplikacji mobilnej, czy też w bankowości internetowej? Na tę chwilę planujemy tylko i wyłącznie aplikację mobilną. Być może w przyszłości zdecydujemy o. Uruchomieniu go również w serwisie internetowym, natomiast na dziś jest to aplikacja. To rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić klientowi korzystanie z bankowości, w szczególności bankowości mobilnej. Natomiast w żaden sposób nie zmniejsz bezpieczeństwa klienta ani bezpieczeństwa jego środków. To jest tym bezpieczeństwo e, danych klientowskich, bezpieczeństwo środków klientów jest głównym, e, głównym aspektem, na który patrzymy. Natomiast z drugiej strony, chcemy rzeczywiście ułatwić klientowi pracę, ułatwić klientowi współpracę z bankiem, stąd ten asystent i stąd te rozwiązania, które w pewnym stopniu zmniejszą podatek e, korzystania z bankowości, ale z drugiej, e, w takim sensie że czynności do wykonania będzie mniej, natomiast z drugiej strony chcemy, żeby te rozwiązania no, wzbogacały i demokratyzowały trochę dostęp do bankowości, ułatwiały klientowi zrozumienie i współpracę z bankiem. Dzisiaj na spotkaniu mogliśmy testować w takim środowisku testowym, zadawać pytania. Odsyłam do artykułu, podaję tam kilka ciekawych przykładów właśnie, jakie pytania można zadać, jak szczegółowo. Także to na stronie internetowej, subiektywniofinansach.pl. Ja chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo to, co, o to, o czym my rozmawiamy, to będzie narzędzie dostępne dla klientów. tak? Oni będą mogli zadać pytanie, zamiast szukać tych informacji na stronie, w regulaminach, tak? bo to narzędzie przeszukuje dokumenty, jest tam w stanie precyzyjnie podać informację, a jeżeli czegoś nie wie, to po prostu odsyła, podaje numer telefonu, gdzie można się czegoś dowiedzieć. Natomiast to narzędzie działa też w tle. To, czego klienci nie widzą, ale dostęp do niego mają. Pracownicy banku. I to ma też skutkować tym, że będziemy lepiej, szybciej obsłużeni. Tak. W banku wprowadziliśmy nie to dokładnie rozwiązanie, ale rozwiązanie podobne dla pracowników banku, które ułatwia im pracę i korzystanie z wewnętrznych zasobów informacji, z regulaminów, z polityk, z ustaw tak żeby w szybki sposób byli w stanie znaleźć jakąś informację i ustalić precyzyjnie, co trzeba zrobić albo co można zrobić. Okej, okay, czyli jeżeli zadam jakieś trudne pytanie, to nie, nie usłyszę. Proszę chwilkę poczekać, proszę o cierpliwość i czekam 2-3 minuty, tak? I... Po trzech minutach wraca osoba mówi dziękuję za cierpliwość i. W docelowym rozwiązaniu chcemy wprowadzić asystentów, którzy będą wspierali każdego pracownika mającego kontakt z klientem, i w tym sensie taki, taki asystent sztucznej inteligencji, przysłuchujący się rozmowie z klientem, będzie w stanie szybko podpowiadać zarówno, co pracownik musi odpowiedzieć, albo jakie jest rozwiązanie problemu klienta, bazując na wszystkich Wszystkich dostępnych informacjach, zarówno od strony systemu bankowego, jak i regulaminów czy przepisów prawa bankowego. Jak skorzystać z e Już powiedzieliśmy, że to, to jest usługa dostępna w aplikacji mobilnej, ale nie dla wszystkich na tę chwilę. Jaki jest. Tak, na tą chwilę zrobimy to, to rozwiązanie dla ograniczonej grupy klientów. W takiej wersji, bym powiedział jeszcze testowej i będziemy rozszerzać dostępność tego rozwiązania dla kolejnych klientów stopniowo. Klienci będą mogli zapisywać się na, na Test, możliwość skorzystania z, z naszego asystenta i stopniowo w ciągu roku będziemy wdrażać to rozwiązanie dla coraz szerszej, a docelowo wszystkich klientów banku. Żeby jeżeli już dostaniemy takie zaproszenie od banku, trzeba po prostu zaakceptować regulamin, tak jest i korzystać i, tak? i, I zadawać, korzystać. zadawać pytania. Tam jest jeszcze ciekawa opcja, no bo jak, jak to sztuczna inteligencja, ona się cały czas uczy, tam się pojawia opcja łapki w górę, łapki w dół, tak? czyli jeżeli będziemy niezadowoleni z odpowiedzi, no to możemy dać łapkę w dół, ale to, coś, to jest jakiś sygnał dla banku. Tak, rozwiązanie, które wdrożyliśmy, pozwala nam na dostosowywanie odpowiedzi w trybie niemalże ciągłym. W ciągu jednego dnia wielokrotnie jesteśmy w stanie uaktualniać bazę wiedzy bądź w to, w jaki sposób się asystent komunikuje z klientami. No i oczywiście właśnie najlepszym sposobem oceniania przez klientów jakości odpowiedzi jest zastosowanie czegoś, co doskonale znają z różnych miejsc. Jest to łapka do góry, łapka w dół. W momencie, kiedy klient da łapkę w dół, oceni odpowiedź jako niesatysfakcjonującą. Wówczas będziemy oczywiście weryfikowali, co poszło nie tak i będziemy próbowali zmienić tą odpowiedź jak najszybciej. Okej, okay. od poniedziałku można już wybrani klienci, pierwsi klienci Nest Banku mogą to rozwiązanie testować. Jeszcze do pana prezesa mam, mam takie pytanie. W dyskusjach o, o sztucznej inteligencji mówi się, co ona może zrobić dobrego, ale też co może zrobić złego. Tutaj stanę po stronie pracowników banków. Czy to oznacza, że. Będą zwolnienia? Na to pytanie jednak postaram się uniknąć odpowiedzi wprost. Każdy bank ma inną strategię, inną strategię akwizycji klientów, inną strategię obsługi klientów, więc też inną, inną strategię rozwoju systemów IT, więc trudno mi odpowiedzieć za cały sektor, natomiast mogę powiedzieć. Co my planujemy? W naszym przypadku, wykorzystanie sztucznej inteligencji ma wspomóc pracowników w taki sposób, żeby byli w stanie efektywniej komunikować się z klientem, efektywniej obsługiwać klienta, efektywniej sprzedawać produkty bankowe. Szybciej. Szybciej, bezbłędnie, w lepszej jakości, no jakby w szerokim pojęciu efektywności, nie, nie, nie tylko szybciej, natomiast i w tym sensie staniemy się, czy planujemy się stać bardziej skalowalną instytucją. Mhm. Czyli w przy tych, tych samych, samych zasobach, zasobach. Możecie obsłużyć więcej klientów. Tak? Więcej klientów, szybciej, lepiej, taniej, z większym bezpieczeństwem. Uważam, że to rozwiązanie, czy wprowadzenie Sztucznej inteligencji w bankowości jest nieuniknione. I tak jak przez wiele lat mieliśmy do czynienia z wdrażaniem rozwiązań mobilnych, tak uważam, że banki będą wdrażały sztuczną inteligencję, tak żeby Wspomóc i zdemokratyzować dostęp do usług bankowych i pomóc klientowi w korzystaniu z usług bankowych. To będą rozwiązania, które stopniowo myślę będą wdrażane przez wszystkie banki, ale też tempo tych wdrożeń i zakres wdrożeń będzie różny już teraz na przykład mogę powiedzieć, że my sztuczną inteligencję nie tylko wykorzystujemy w, tak jak teraz wprowadziliśmy w asystencie, ale na przykład na procesie kredytowym pozwala nam to w czytywaniu i rozpoznawaniu informacji z wniosków kredytowych, z dokumentów finansowych klienta i odpowiednio wstrzykiwać je w proces kredytowy, a także pozwala w analizie tych danych. czy jest szansa na to, że Sztuczna inteligencja w bankowości sprawi, że usługi będą tańsze, że kredyty będą tańsze. Myślę, że nie jest to wykluczone, natomiast myślę, że nie będzie to celem, celem banków. Pierwsi klienci Nest Banku już mogą testować to rozwiązanie. Ja dzisiaj, dzisiaj testowałem no i muszę przyznać, że no to jest no skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o rozmowę z takim klasycznym chatbotem. No, no, jest to inna rozmowa. No, trochę się czuję tego, tego powiedzmy, człowieka. Także, jeżeli macie konta w Nesbanku, to wypatrujcie tego zaproszenia albo no, dopytujcie, kiedy możecie z tego skorzystać. A my serdecznie zapraszamy do założenia konta w Nesbanku i korzystania z kont w Nesbanku, zarówno no, wszystkich klientów. Wszystkich słuchających. Myślę, że to jest bankowość nowoczesna, wsparta nowoczesną technologią. Zachęcamy do korzystania. Dodam jeszcze, że każdy klient dostanie zaproszenie do skorzystania z asystenta. Wystarczy albo skorzystać z tego zaproszenia, a jeśli jeszcze tego zaproszenia nie widzą klienci w aplikacji, to na pewno mają możliwość dołączenia samodzielnie do pilotażu. Każdy taki, taki zapis będziemy dodawali do kolejnych, kolejnych paczek i rozszerzali po prostu funkcjonalność na nowe grupy klientów. Więc jeżeli ch ch chcecie skorzystać z, z, ze, sztuc ze sztucznej inteligencji w banku, serdecznie zapraszamy. Wyrażajcie swoje opinie, czy odpowiedź była taka, jakiej oczekiwaliście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi był pan Janusz Mieloszek, pierwszy wiceprezes Nest Banku. Dziękuję bardzo. I Łukasz Gajewski, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej i Relacji z Klientami, odpowiedzialny za wdrożenie e-Asystenta. Dziękuję. A ja zapraszam do kolejnego odcinka Finansowych Sensacji Tygodnia, już za tydzień. Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.